Cześć. Witam Cię w Doradzam w tekturze.pl. Kolejny odcinek, dość nietypowy, bo w drodze. Mam przed sobą dużo kilometrów. Właśnie usłyszałem od Google'a komendę dalej prosto. 171 kilometrów. Więc mamy trochę czasu, żeby porozmawiać. Chciałem Cię z Tobą porozmawiać o czymś, co jest teraz na czasie. Na czasie, jeżeli chodzi o tekturę falistą. Jest to czas przejściowy między jesienią a zimą. Co w związku z tym nas czeka w naszej branży? Ano, czeka nas to, że będziemy się zmagać z warunkami atmosferycznymi, które będą bardzo zmienne od temperatur trochę wyższych do nagłych mrozów. Tektura falista jest takim surowcem, który jest bardzo czułym na takie zmiany. No, wyobraź sobie, że po wyprodukowaniu tektury falistej w zakładzie produkcyjnym tektura dostaje 135 stopni na wyjściu. Te 135 stopni jest zamykanych poprzez układanie kolejnych arkuszy jeden na drugim, spięcie palety owinięciem i ten cały ładunek temperatury jest trzymany w kupie. Co się dalej dzieje? Jest załadunek na samochód. Nie ma czasu na to, żeby czekać z Twoją tekturą, ponieważ Ty dzwonisz, gdzie jest moja tektura. Zakład produkcyjny tektury nie ma miejsca na to, żeby trzymać Twoją tekturę, bo ma dosyć swojej. Albo też takich, które nie są odbierane. Albo bądź innych. I każdy chce jak najszybciej jedni wysłać, drudzy dostać. No te 135 stopni, dajmy na to, niech to spadnie do tych 90, wychodzi na 2 stopnie, minus 2, za chwilę tyle będzie. No to jest dzień, noc, tak? W nocy te produkcje też funkcjonują i też są załadunki, więc mogą być jeszcze niższe. Wychodząca tektura jest wkładana na samochód, no i w drogę. Czy widać wtedy już coś z jakiejś zmiany? No otóż to, że nie. A dlaczego? Bo jest dobrze spięta. To też jest kolejny jakby etap. Jeżeli dostajesz już tekturę do siebie, dalej nie widzisz tego, że coś jest nie tak. Możesz oczywiście, jeżeli masz zespół badawczy, laboratorium, albo też masz fajne procedury, które na wejściu badają surowiec, który przychodzi, wykryć wadę. Wadę polegającą na to, że tektura jest przesuszona, już za bardzo pofalowana. No i trzeba z nią coś zrobić. Lecz tutaj jest następna podpowiedź z mojej strony. Nie do końca należy taką paletę od razu odbezpieczać, przycinać paski i wyciągać ją. Paleta fajnie jak sobie pobędzie w jakimś środowisku, to nie musi być ciepło. Nie musi być to 24 stopnie, czy też 22 stopnie, czy też 20 stopni. Może być mniej. Nie odnoszę się do innych przepisów, które nakazują utrzymywanie pewnych temperatur. Natomiast jeżeli masz magazyn, masz tą falę, tą tekturę w namiocie na zewnątrz, to Ci tego zabroni. Możesz ją tam trzymać. No, zabraniać Ci może oczywiście informacja na etykiecie producenta, który w ten sposób broni się. Ok? Złe warunki, nie uwzględnię Twojej reklamacji. No ale jeżeli ta sytuacja będzie się powtarzać raz, drugi, trzeci, wtedy kapniesz się, że coś jest nie tak z tą tekturą. Że może ten dostawca wcale nie ma takiej dobrej tektury, a ja nie mam takich strasznie złych warunków. Poza tym zapewne nie bierzesz tylko od jednego dostawcy, tylko masz paru dostawców,
i możesz porównać zachowanie się tektur od różnych dostawców w tym samym miejscu składowania. To też, jeżeli ta tektura na palecie, spiętej palecie, dobrze spiętej, jest trzymana, dojeżdża do ciebie, jest rozpakowana, możesz sprawdzać, czy to nie jest sucha, czy się nie, od razu nie pęknie, nie szczeli. Jak będziesz nabierał doświadczenia, czy też masz już doświadczenie w tym, od razu usłyszysz i poczujesz, czy fala jest dobra, czy jest zła, tak? Czy się nadaje, czy będą z nią problemy podczas przetwórstwa, przetwarzania jej na maszynach, czy też można bez problemu ją włożyć, czy też można coś z nią jeszcze zrobić, bo są też takie metody, które pozwalają na uratowanie tektur, które nie do końca są przesuszone, tak? Więc jeżeli ta twoja tektura spięta i radzę ci, trzymaj ją spiętą, nie rozpakowywuj, nie rozpieczętowuj do czasu, kiedy będziesz przed produkcją. Bo jeżeli ta tektura jest sucha i nagle dostaniesz, jest jeszcze ciepła, możesz też sobie sprawdzić czasami, jak dostaniesz dostawę tektury, jak idzie ta tektura na produkcję, rozpieczętować ją i włożyć dłoń, rękę w połowie palety. Ciekawe, czy poczujesz ciepło. Pewnie wielu z was przekona się, że tak, tektura jest jeszcze ciepła. Mimo że jedziesz parę ładnych godzin otulona w plandekę, gdzie na zewnątrz jest koło 0 stopni, czy też tak jak w tej chwili, o, w tej chwili jest ciepło, bo jest 11 stopni, no ale za parę godzin już będzie znacznie chłodniej. Tektura ma to do siebie, że ciągnie z zewnątrz. Jeżeli jest wilgotno, pada deszcz, szybko dostanie tej wilgoci. Pomimo to, że jest trochę już przesuszona, zaczyna ci pękać przy bigowaniu, możesz ją jeszcze nawilżyć. Możesz ją pozostawić przy wyjściu. Możesz polać posadzkę, jeżeli jest na zewnątrz suchą. Są też różnego rodzaju wentylatory, które rozpryskują wodę. Są też automaty zraszające, które możesz zamontować na hali jako system dysz, który automatycznie będzie trzymał ci odpowiednią wilgotność. Oczywiście każde rozwiązanie, no to jest dany wydatek. Jeżeli szukasz takich firm, które dostarczają różnego rodzaju rozwiązania na różną kieszeń, nie wiesz jak ich znaleźć, lub też nie chce ci się, możesz mi dać to do informacji, możesz to poinformować mnie, pomogę ci w tym. Więc co możemy zrobić z taką tekturą? No możemy ją zwilżyć, jeżeli jest za sucha. No jeżeli już jest przesuszona z maszyny, no to ciężko. Możemy starać się tam parę dni ją nawilżać, jeżeli nasz klient wytrzyma z tym czasem, a my mamy miejsce, możemy z nią walczyć. Najczęściej się uda. Też jest kwestia kolejna operatora na maszynie, w jaki sposób można sobie z tymi aspektami poradzić. To jest na inny temat rozmowa. Jak też można reklamować. Co do reklamacji, wiecie, jak jest, jest ciężko. Z reguły każdy będzie cię chciał przekonać, że no, ty masz złe warunki, masz złą wilgotność, masz złą temperaturę i fala tak naprawdę nadaje się do użytku. No a jeszcze kolejny jest aspekt taki, że ale ta fala się nie nadaje do takiej pracy. Oczywiście. Niemniej jednak, mając dostawcę, który chce z tobą współpracować na dłuższą metę, który długofalowo chce rozwijać siebie u ciebie i widzi twój potencjał, dojdziecie do jakichś rozwiązań. Można wspólnie porozmawiać, co zrobić, w jaki sposób zaradzić
co z tą, jak ta fala się zachowuje, jakie wy warunki macie. Więc jak najbardziej rozmowa ze mną i z dostawcą, który jest bardzo pożądana. Jeżeli zostaniesz jedną paletą tektury, może sobie jeszcze jakoś będziesz radził. Jeżeli będzie sytuacja powtarzająca się, no to jest ogromna kasa. Po pierwsze, którą no nie wiesz co zrobić, masz tą tekturę, no palić za bardzo tym nie można, bo wartość energetyczna jest niska. Co możesz zrobić? No nigdzie nie dasz, bo to pęka, wszystko możesz dzieciom do przedszkola oddać. No ale kasa w plecy. Klient jest niezadowolony. Może odejdzie od Ciebie, może nie. Nie masz dobrego serwisu. Klienta nie obchodzi, że Twoja tektura, którą dostałeś od dostawcy, nie spełnia warunków i nie da się jej zjechać, bo dostaniesz później reklamację od swojego klienta. Jego to nie obchodzi. Musi mieć opakowania. Tu i teraz, wtedy, kiedy się umawialiście za taką kasę, a nie za inną. Więc jeżeli nie postarasz się, żeby te aspekty tektury były u Ciebie ważnym priorytetem, no może się to bardzo źle skończyć dla Ciebie i dla Twojej firmy. W bardzo szybkim czasie. To, że tektura idzie coraz szybciej, coraz więcej jej potrzebujemy i każdy by chciał następny dzień mieć dostawę u siebie, no nic dziwnego. Klienci od nas też oczekują, że opakowania będą na już, na teraz. Tylko sprawa jest taka, że potrzebujemy mieć rozwiązania na to, radzić sobie sytuacja, kiedy ta fala nie jest w tej jakości, jaką byśmy oczekiwali. Nie mamy tak naprawdę czasu na to, żeby dzwonić do dostawcy. Słuchaj, Michał, jest problem, pęka nam tektura. Ok, prześlij mi próbki. No to już mamy kolejny dzień. Ok, słuchaj, Adam, u nas w laboratorium wygląda wszystko w porządku. Trzeci dzień. No to co możemy zrobić? Zastanówmy się. Czwarty dzień. No i ty w panice wpadasz i tniesz z byle czego, że klient już nie marudził, bo już ma gula, już straszy cię sankcjami, karami. No i musisz coś zrobić, bo no, konkurencja już jest za rogiem, tak? Już puka do klienta, już mówi, że opakowania są w produkcji. Musisz przygotować się na wiele ciekawych aspektów, które dotykają przetwórców w każdym momencie, w każdym czasie roku. A zmiany pogody są bardzo wymagające. Wiele też dodatkowych operacji będziesz musiał czasem wykonać, aby opakowanie było w jakości, którą oczekuje twój klient. Czy to będziesz musiał nagle zraszać tekturę, podawać ją na dodatkowe osuszanie, czy też ją podlewać i ją dać na prostowanie, ponieważ zaczną się nagle łódki robić, a standard w przetwórstwie wynosi 4 cm na metr. Powiedzcie mi, jak to jechać. Oczywiście się da, ale jest to bardzo ciężko i też wydajność Twojej maszyny, a tym, co za tym idzie, opłacalność danego zlecenia diametralnie spada. Każda dodatkowa operacja pociąga za sobą skutki, no, które suma summarum odbijają się na Twoim zysku. Więc oczywiście można sobie przeliczyć, czy lepiej zrobić klimatyzowane warunki, hale, ale zapewne Ci wyjdzie, że nie. Że lepiej już poświęcić tą jedną, dwie palety do kosza, nie wiem, raz na kwartał.
przerobić to później na jakieś przekładki, wkładki i tym podobne, jakieś mniejsze rzeczy, niż inwestować w różnego systemu, w różnego typu rozwiązania. Natomiast są też rozwiązania, które są, nie są bardzo kasochłonne i możemy w małych pieniądzach je szybko wykonać. Wszystko zależy od Twojego portfela, zasobów, no ale przede wszystkim od Twoich klientów. Jeżeli Twój klient umawiasz się z nim na współpracę tu i teraz, no to nie wyobrażam sobie inaczej, jak tu i teraz też masz fajną kasę za to. Czy stać ci na pewne inwestycje, które musisz ponieść, aby tu i teraz się zdarzyło. No jeżeli tak nie jest, no to to słabo to widzę, powiem Ci. I trzeba zrobić jakiś rekonesans, trochę pokopać w Twoim biznesie, czy to, co się teraz odbywa, ma sens. No ale to, będąc przetwórcą, rozumiesz, że kasa Ci się zgadza albo się nie zgadza. Jeżeli się nie zgadza, no to musimy pogrzebać, poszukać gdzieś oszczędności tego, gdzie ta kasa na którym koncie powinna się zjawić, a się nie zjawia. Gdzie są dziury, gdzie są luki, gdzie jest to wąskie gardło i procesy, które są mocno obciążające Twoją kieszeń. I czy są jakieś dodatkowe, o których nie kalkulujesz. Na pewno jednym z takich procesów no może być ta tektura w tym okresie. To samo będzie się działo w okresie przejściowym, zima, wiosna. Będą podobne rzeczy działy się też w lecie, kiedy będą ogromne upały. Kiedy zostawisz tekturę na chwilę na dworze, no akurat nie ma czasu, wszyscy magazynierzy są zajęci, albo masz tego innego, albo pracujesz sam, robisz opakowania, tekturę niech postoi chwilę, dostanie słońca, no i przeschnie i się powygina. Już patrzę z tym, że może zmienić odcień, na to mało kto patrzy, poza tym ciężko ciężko teraz na to zwalać, ponieważ tektury, odcienie tektur są bardzo zmienne. Też coraz więcej makulatury jest w tekturze. Coraz więcej tych domieszek różnego typu, ekologicznych. I ta tektura ma bardzo różne odcienie. Więc jak słońce na nią trochę popada, rzuci swoich promieni i ta barwa trochę się pozmienia, to nic się takiego nie stanie. Gorzej jest z tym pękaniem, strzelaniem, tym, że opakowania tracą wytrzymałość. Że obciążenie, które opakowanie jest poddawane, diametralnie się zmienia wraz z każdym pęknięciem. Okej. Jeżeli chciałbyś zgłębić ten temat, chciałbyś więcej na ten temat ze mną porozmawiać, daj znać. Doradzam w tekturze. Pamiętaj, subskrybuj kanał. Na razie, cześć.